Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z typowo mindsetowym filmikiem, tak jak mówi tytuł o tym, jak skupić się na sobie. Często słyszymy teksty typu zacznij od głowy, zmień myślenie, wszystko dzieje się w głowie, przewartościuj swoje życie, zmień priorytety i ten filmik będzie właśnie o tym, co to oznacza w praktyce. Zacznijmy od oznak, które mówią o tym, że sabotujesz sam siebie. Po pierwsze, opierasz swoją wartość na podstawie zdania i opinii innych ludzi. Po drugie, definiujesz swoją wartość na podstawie tego, jak dobrze dzisiaj wyglądasz, jak szczupło się czujesz, czy ile ostatnio osiągnęłaś celów. I tak, ja jestem temu winna, ponieważ bardzo często łapię się na tym, że mój humor i moje poczucie własnej wartości definiowane są tym, jak dobrze czuję się we własnym ciele i ile ostatnio udało mi się osiągnąć. Po trzecie, bez przerwy starasz się tłumaczyć samą siebie przed innymi. Po czwarte, zawsze szukasz dla siebie zajęć, by się czymś rozproszyć. Piąta rzecz, mówisz innym, że wszystko jest w porządku, kiedy tak naprawdę potrzebujesz pomocy. Szósta rzecz, pozwalasz innym ludziom na przekraczanie twoich własnych granic. Ja aktualnie jestem na takim swoim własnym, prywatnym kursie asertywności, ponieważ uczę się odmawianie klientkom, uczę się tego, by nie pracować aż tak dużo i nie siedzieć cały czas w pracy. Moim celem jest to, żeby pracować 8 godzin, 5 dni w tygodniu. Na razie powoli to redukuję, jeszcze długa droga przede mną, także bardzo często muszę powiedzieć, że niestety, ale nie pracuję w tak późnych godzinach albo nie pracuję w tak wczesnych godzinach, kiedy to już jest moja, nie wiem, 10 godzina pracy. Zaczynając pracę jeszcze za czasów, kiedy pracowałam u kogoś w salonie, nie wpadłam w pułapki hustle culture i potrafiłam pracować nawet 7 dni w tygodniu i nawet po 9-10 godzin dziennie. I zakładając własną działalność nie było inaczej, ponieważ po prostu te moje nawyki przeszły na moją własną firmę. Ale trochę przewartościowałam swoje życie i w tym momencie uczę się odmawiać klientkom i jeżeli wiem, że ta godzina jest zbyt późna dla mnie lub zbyt wczesna lub po prostu jest zbyt dużo pracy, to odmawiam. Siódma rzecz, nie mówisz na głos o swoich potrzebach. Ósma rzecz, zamykasz się w sobie. Dziewiąta rzecz, jesteś dla siebie zbyt krytyczny i jestem temu winna. Dziesiąta rzecz, zgadzasz się na rzeczy, których nie chcesz robić. Nawet jeżeli tak jak ja w kilku punktach wyszło na to, że sabotujesz sam siebie, to wiedz, że pracujemy tutaj nad czymś bardzo ważnym, a mianowicie nad samoświadomością. Ja miałam szansę pracować nad samoświadomością właśnie podczas swojej terapii, gdzie bardzo dużo nauczyłam się samej siebie i nauczyłam się analizować samą siebie. Więc wiem, że za samoświadomością idą zmiany. Dalej, marnujesz zbyt dużo czasu, myśląc o tym, co powiedzą o tobie inni ludzie. Nawet nie wiecie, ile czasu zwlekałam z założeniem własnego kanału, z pokazywaniem siebie, z nagrywaniem, z przekazywaniem swoich myśli, z pokazywaniem tego, jak mówię i co mówię, tylko dlatego, że bałam się nierzeczliwych komentarzy w swoją stronę. Głównie obawiałam się konkretnej grupy ludzi, ale w końcu się przełamałam i dotarło do mnie to, jak idiotyczne to jest, żebym stawiała tą grupę ludzi ponad siebie, ponad swoją wizję, swoją przyszłość, swoje marzenia i swoje cele. Mamy tylko jedno życie i nie jest ono jakoś bardzo długie. Ja mam teraz 24 lata, więc mniej więcej, jakkolwiek źle to zabrzmi, zostało mi około 60 lat życia. I teraz pojawia się pytanie, czy ja naprawdę chcę poświęcić swoje życie, ograniczając siebie i dostosowując się do innych, tylko po to, żeby nie wychodzić przez szereg i żeby ktoś o mnie czegoś złego nie pomyślał. Ja wiem, że mając te 80 lat, żałowałabym, że nie robiłam w życiu tego, co chciałam, o czym marzyłam, wtedy, kiedy miałam na to możliwość. Druga rzecz, marnujesz zbyt dużo czasu martwiąc się, czy jesteś wystarczający. I znów jestem temu winna. Czasem czuję, że muszę udowadniać innym swoją własną wartość. I udowadniam ją swoimi osiągnięciami, tworząc takie zawody sama ze sobą, które wprowadzają mnie w pracoholizm, którego staram się teraz mocno oduczyć właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, stawiając granice innym i nie pozwalając ich przekraczać. Ale ta chęć ciągłej gonitwy ma swoją nazwę i to się nazywa pułapka samorozwoju. Wszystko sprowadza się do tego, żeby zaakceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy i żeby nie musieć niczego nikomu udowadniać. Trzecia rzecz, marnujesz zbyt dużo czasu martwiąc się rzeczami, nad którymi nie masz kontroli. Czwarta rzecz, marnujesz zbyt dużo czasu zaniedbując siebie i własne potrzeby. Piąta rzecz, marnujesz zbyt dużo czasu ufając i dbając o osoby, które nie dbają o ciebie. Szósta rzecz, marnujesz zbyt dużo czasu nadmiernie analizując i wpędzając siebie w negatywne myślenie. Pracując nad sobą musisz zaakceptować ciężkie wyzwania i spojrzeć na nie jak na okazję do samorozwoju. Musisz też nabrać dystansu do ludzi, nawet jeżeli chodzi o twoją własną rodzinę. Musisz pogłębić relacje z samym sobą, spędzać więcej czasu sam na sam i czasem odciąć
odciąć się od świata. Musisz zaakceptować istnienie powolnego progresu i powolnego pojawiania się rezultatów. Musisz zrozumieć, że budowanie nowej ciebie wymaga czasu i cierpliwości. Przede wszystkim musisz się sam wspierać, sam motywować i być swoim najlepszym przyjacielem podczas tej podróży. I moim zdaniem to jest mega fajne, bo robisz wszystko dla siebie. Porównujesz się jedynie sam ze sobą i nie porównujesz się do nikogo innego. I stajesz się dla siebie swoją własną motywacją i w sumie ja tak miałam, a tak naprawdę to nadal tak mam, jak cofam się do zdjęć sprzed 3 lat. I w sumie jak tak patrzę, to jest naprawdę bardzo fajna droga i jak robię sobie takie porównania, to jest to mega inspirujące. I w tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby traktować się jak przyjaciela, żeby być dla siebie wyrozumiałym, jeżeli ma się gorszy dzień, nie traktować się z góry, być dla siebie łagodnym i po prostu życzliwym. I przede wszystkim traktować samego siebie z szacunkiem. I teraz przechodzimy do ostatniej części filmu, czyli do części, które składają się na wellness, co oznacza, że zadbanie o wszystkie elementy tego koła zapewnią nam idealne samopoczucie. Pierwsze mamy tutaj aspekt fizyczny, czyli zdrowie ciała, wyleczenie się z chorób, pełnowartościowe posiłki i ćwiczenia. Dalej mamy aspekt socjalny, czyli wewnętrzna siła, relacje międzyludzkie, związki, przyjaźnie, rodzina. Kolejnym aspektem jest praca, czyli poczucie satysfakcji w pracy oraz coś bardzo ważnego dla mnie, czyli work-life balance. Kolejny aspekt intelektualny, czyli trenowanie umysłu, nauka nowych rzeczy i umiejętności, a także samorozwój. Kolejny aspekt emocjonalny, czyli wyrażanie uczuć, emocji, wygadywanie się, przelewanie swoich uczuć na papier, a także rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów. Kolejny aspekt finansowy, czyli zarządzanie swoimi przychodami i wydatkami, a także inwestowanie w samorozwój i oszczędzanie. Kolejny aspekt otoczenia. I mówimy tutaj o takiej fizycznej przestrzeni podnoszącej na duchu i dającej poczucie bezpieczeństwa. Kolejny aspekt duchowy. I mamy tutaj na myśli przelewanie wszystkiego, co w głowie, na papier. Wizualizacja, planowanie, wyznaczanie nowych celów, afirmacja i posiadanie wartości. I na koniec czas dla siebie, czyli odpoczynek, hobby, zainteresowania i spędzanie czasu z samym sobą. Praca nad wszystkimi tymi aspektami i doprowadzenie ich do równowagi są kluczem do dobrego samopoczucia i spełnienia. I to by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie mi znać w komentarzu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polubicie ten filmik i zasubskrybujecie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I chciałam też jeszcze tylko powiedzieć, że ostatnio zabrałam się za swojego Instagrama, który znany jest w sumie głównie z tego, że wstawiam tam zdjęcia swoich posiłków. Zrobiłam mu takie gruntowne przemeblowanie, trochę go sprzątałam i chyba stworzyłam dość fajne miejsce, w którym chciałabym inspirować siebie, ale również innych. Także jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to bardzo Was do tego zachęcam. I to by było na tyle w tym filmiku. Do następnego. Pa!